Na dobranoc, dobry wieczór, miś pluszowy śpiewa wam. Mówią o mnie, miś uszaty, bo klapnięte uszko mam. Opowiem, jak to zajączek szył płaszczyk Kajtkowi. Właściwie to nie szył zajączek, tylko lalki szyły, a zajączek... opowiem po kolei. Zrobiłbym dzisiaj coś nadzwyczajnego, rozmarzył się zajączek. Nadzwyczajnego? O, popatrz, zajączku, lalki dźwigają ogromną paczkę. A co to takiego? Nic takiego, materiał na płaszczyk. Na płaszczyk? A dla kogo? Dla Kajtka. I jeszcze z tego wyjdzie czapka i torba na różności wyjdzie? I torba? Dziwił się zajączek. A kto to będzie wszystko szył? Jak to, kto? My! To znaczy skroiła ciocia prosiaczka, ale dalej to już my same. To znaczy my będziemy przymierzać i szyć. Dziękujemy. Pięknie dziękujemy. Nadzwyczajne, powiedział zajączek. Uszatku, tak mnie już nudzą te liście i te kasztany i te zabawy. Kasztany cię nudzą, zajączku? I zabawy? Tak, i powiem ci na ucho, poszedłbym do tych lalek. A po co? Żeby, no wiesz, ten płaszczyk szyć. Jak masz taką ochotę, to chodźmy. To jest właśnie ten płaszczyk? Zapytał zajączek. Nieszczególny. Ech, zajączku, kapusta za nim rośnie też jest nieszczególna. Faktycznie, mruknął zajączek. A kiedy to będzie gotowe? Dzisiaj, powiedziała róża. Szpilki, nici, naparstek. Ciężka praca, ale nadzwyczajna. Na wiosnę urośniesz i będzie jak ulał. Wyglądasz jak ta lala, powiedział zajączek bez przekonania. Wcale nie ta, wcale nie ta, oburzył się Kajtek. Przecież jestem lalką chłopcem. Ale te rękawy to są chyba za długie. Jasne, wrzasnął zajączek, widzicie? Teraz nienadzwyczajnie. No przecież widzę. Lepiej nie. Zabierzcie mi te nożyczki. Nie martw się, dorobimy mankiety. To on ma się nie martwić, wrzasnął Kajtek. Przecież to mój płaszczyk, a ja nie chcę mankietów. To lepiej. Zrobimy taki bezrękawnik. A to
się teraz nosi? Bardzo modne, szepnęła tajemniczo Róża. Gotowe. No i jak? Nierówno. No sami widzicie, że nierówno. Nierówno, bo to ty tak nierówno zapiąłeś, zajączku. Buczał Kajetek, jak ja teraz wyglądam. Przecież z tego jeszcze może być kamizelka. Musi być kamizelka, powiedziała twardo Róża. I portmonetka zamiast torby. Ale to my już same. Portmonetka. Chciałem dobrze, misiu. Pomagać też trzeba umieć. Zanim się coś utnie, trzeba dobrze przymierzyć. I to nie tylko przy szyciu. Dobranoc.